1916 roku pojawiły się w Polsce książki poświęcone tajemniczej Świętosławie, córce Mieszka I, siostrze Bolesława Chrobrego, żonie królów skandynawskich i matce królów zasiadających nawet na angielskim tronie. Autorem jednej z nich, ukrywającym się pod pseudonimem Krzysztof Warszyc, jest znany lekarz internista, kardiolog i wykładowca słynnej Wojskowej Akademii Medycznej dr Zbigniew Pieloch. To właśnie z nim rozmawiamy o tej mało znanej, a godnej upamiętnienia postaci. Zapytajmy jednak najpierw, jak to się dzieje, że znany lekarz chwyta za pióro, by zbadać i opisać skryte przecież w historycznej mgle dzieje pierwszych Piastów. Stało się tak z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki, że na zjeździe rodzinnym, który mieliśmy 12 lat temu pod Siedlicą, dotarliśmy do informacji rodzinnych takich sprzed powiedzmy 1000 lat. I te informacje rodzinne uzupełniły moją dotychczasową wiedzę na ten temat, bo początkowo myślałem, że to są legendarne jakieś tam pomysły, czy opowieści, czy bajki. Później, widząc, że dużo tych zagadnień składa się w jedną całość, zaczynałem podejrzewać, że za tym musi się kryć jakaś wiedza realna i rzeczywiście czasy, które nasza historia trudna naszego narodu po drodze zatarła. I więc zaczynałem poszukiwać i poszukując, najpierw napisałem książkę zatytułowaną Piastowie, rodzinne spojrzenie na historię. Tutaj otworzyłem niemalże całą historię rodzinną, udało mi się to, na podstawie wielu źródeł, również ksiąg kościelnych, ale także wpasowałem w to wszystko przekazy rodzinne, wielopokoleniowe przekazy rodzinne. Widząc, że ta nasza historia nie docierała do nas, została gdzieś zagubiona, napisałem kolejną książkę zatytułowaną Pierwsi Piastowie – Legendarne Początki. Bo tak to jeszcze wtedy sądziłem, że te początki nie do końca są jasne, że są legendarne. Ale w międzyczasie ukazało się kilka poważnych publikacji o charakterze bardziej naukowym niż popularnym, między innymi Janusza Bieszka, zatytułowane Słowiańscy Królowie Lechi chociażby i kolejne, oraz Pawła Szydłowskiego, zatytułowana Wandalowie, czyli Polacy. Następna książka, bardzo cenna, przybliżająca nam historię starożytną, wczesną, średniowieczną, to jest Tomasza Kosińskiego, zatytułowana Rodowód Słowian. Te wszystkie książki, plus te kroniki, do których ja, nasze polskie, których miałem dostęp, naszych słynnych biskupów, którzy w tym czasie pisali. No zaczął oczywiście pisać i był świadkiem prawie bezpośrednim biskup Prokosz, swoją kronikę. Następnie biskup Boguchwał. W kolejności biskup Kadłubek. No i ostatecznie biskup Długosz. Wszystkie te kroniki razem wzięte, plus ta wiedza, którą prezentują te książki, plus kroniki, informacje, które miałem z innych źródeł, na przykład również osobistych, ponieważ swego czasu kiedyś byłem w Grecji, zwiedzałem te klasztory Medeory i tam ten przeor klasztorek się dowiedział, że jest delegacja polska, to przyleciał do nas, chciał nas zaprosić do stołówki, chciał nam powiedzieć, skąd się wzięli Lechici, jak to wszystko wyglądało. Ja mu mówię, że ja wiem, skąd się wzięli Lechici, bo się interesuję tym tematem. No tym bardziej bym zainteresowany, ale ponieważ to było grupowe zwiedzanie, nie było takiej możliwości. W związku z tym tylko wymieniliśmy informacje i on potwierdził to, co ja wiem na temat Lechitu. Skąd się wzięli, jakie były migracje kolejne, jakie były drogi. Także to potwierdziło również te moje wcześniejsze informacje na ten temat. Zbierając to wszystko razem do kupki, mamy w tej chwili około 2500
różnych starych kronik, mniej lub bardziej starych, również niemieckich, również hiszpańskich, bo Hiszpanie do dzisiaj mówią na przykład o królestwach lechickich, które istniały w Hiszpanii, między innymi o królestwie Andaluzji, o królestwie Katalonii, to mówią ich przewodnicy. Więc nasi ludzie, którzy zwiedzają Hiszpanię, to słyszą, to nie chcą wierzyć. Pytają się tych właśnie przewodników, skąd państwo to wszystko wiecie, przecież u nas nie ma na temat żadnych informacji. Oni wtedy wyjmują przewodniki turystyczne, proszę popatrzcie, to w naszych hiszpańskich przewodnikach wszystko pisze, a my o tym nic nie wiemy, prawda? Więc wszystkie te, również angielskie, francuskie, stare kroniki, wszystko to razem stanowi dzisiaj potężną wiedzę. Moim zdaniem około 2,5 tysiąca publikacji się nazbierało na ten temat. W związku z tym naprawdę mamy z czego czerpać, tylko żeby nasi profesjonalni historycy chcieli z tego skorzystać. Ja wiem, że to jest trudno, bo trzeba znać języki, trzeba jeździć do tych starych bibliotek, trzeba wyciągać z archiwum to wszystko, trzeba to tłumaczyć. Tłumaczenia też są różne, bo jedni tłumaczą tak, drudzy tłumaczą inaczej, potem nie wiadomo, jak to wszystko interpretować. I ja miałam o tyle ułatwione zadanie, że miałam informacje rodzinne. Te przekazy rodzinne umożliwiły mi wyjaśnienie wielu zagadnień, które właśnie w tłumaczeniach tych kronik różnie były przetłumaczone i różnie były interpretowane. Dlatego też zdecydowałam się ostatecznie na napisanie książki, która całkowicie podsumowuje ten okres piastowski i ona wyszła na setną rocznicę odzyskania naszej niepodległości, dokładnie, także to jest mój wkład w tą setną rocznicę, zatytułowana Piersi Piastowie, nieznana historia. Natomiast w międzyczasie, dzisiaj mamy rozmawiać o Świętosławie, więc w międzyczasie muszę powiedzieć, że ujęła mnie za serce. Nie było drugiej takiej osobowości kobiecej w tamtych czasach. No niektórzy próbują porównywać z cesarzową Teofaną i takie porównanie mam nadzieję, że sobie zrobimy. No ale moim zdaniem Świętosława była rzeczywiście niezwykła i bardzo jest mi przykro, że została zapomniana. Mam nadzieję, że dzięki tej mojej faktograficznej książce, gdzie zebrałem informacje o niej, jakie tylko mogłem, oraz książki, bo dwie książki na temat Świętosławy napisała pani Ela Herezińska, myślę, że te wszystkie działania zrobią to, że u nas w kraju odzyskamy wiedzę o Świętosławie. Będzie pełny obraz. Będzie jakiś pełny obraz, tak to raz. Tym bardziej jest mi właśnie, byłem zmuszony napisać tę książkę, jest mi niezwykle przykro, że zapomnieli o niej Skandynawowie. Przecież dzięki niej praktycznie powstał, oczywiście chrobry inny udział, prawda? Powstały te państwa skandynawskie, które w tej formie, jak utworzone zostały za czasów Świętosławy, istnieją do dzisiaj. Dzięki niej, gdzie podjęła się właśnie, że na pewno objęcia królewskich rządów w Danii, cała koalicja mogła walczyć w Anglii, o zdobycie Anglii. Jej syn Kanut Wielki został królem angielskim. Dzięki niej uporządkowano również terytorialnie Anglię, bo ona mu cały czas doradzała. Ona była jego prawą ręką w stronie politycznej. No, oczywiście później też również, nawet wcześniej już te sprawy kościelne, misyjne i tak dalej, to jeszcze wyjdzie. Natomiast tak ogromna postać, gdzie dzięki niej ukształtowała się cała Skandynawia i Anglia, gdzie potęga Anglii zaczęła się od Kanuta Wielkiego, od podziału, który zaproponowała właśnie Świętosława. Ale czy nie sądzisz, bo ja odnoszę cały czas takie wrażenie, że cała Skandynawia, nie mówię o Anglii, bo tutaj akurat tak nie za bardzo chce się przyznać, że ten rodowód pochodzi od nas, z naszych słowiańskich korzeni. Takie wrażenie się odnosi, szukając materiału. Ja to wrażenie odnoszę, że my się nie chcemy też przyznać do tego okresu. I jest mi bardzo głupio z tego powodu, bo z różnymi ludźmi, historykami również rozmawiałem i oni lekceważą ten temat. Ja rozumiem, że historia Kościoła w Polsce zaczęła się od Mieszka I i tą historię ciągniemy, bo ona jest żywa, prawda? Tamta jakby już przestarzała. Świętosława wyjechała z Polski, ale wracała do Polski, więc ona cały czas była z Polską związana. I dlatego dziwię się, że zostaje tak samo potraktowana jak Piersi Piastowie. Że zostaje zapomniana i nikt nie chce się tymi sprawami zajmować u nas w kraju. Swego czasu, kiedy jeszcze pracowałem w Komisji Farmakologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk,
moja szefowa była przewodniczącą tej komisji. Jeździliśmy do Pałacu Kultury, tam mieliśmy spotkania, organizowaliśmy sympozja. Akurat nie pamiętam, czy piętro wyżej, czy piętro niżej, był Instytut Piastowski. Więc postanowiłem tam kiedyś wejść. Okazało się, że tam są takie dziewczyny rzędu tam po 30 kilka lat. Więc ich zapytałem, powiedziałem, że interesuje mnie okres wczesnopiastowski od Piasta do Mieszka i chciałbym wiedzieć, jakie są ich na ten temat informacje, czy one coś w tym względzie robią. No to muszę powiedzieć, że zrobiły cielęce oczy i w tym momencie nie wiedziałem, o co chodzi. Ja mówię, no to nie zajmujecie się tym okresem w ogóle? No nie, nie, a ja mówię, dlaczego? No bo to jest za trudny okres, powiedziałem. No właśnie dlatego za trudne, że nie miały bieżących informacji, nie było poza naszymi niektórymi kronikami nic więcej, żeby do tego dojść, trzeba było zrobić ogromną pracę, którą między innymi zrobił Bierz, który przez 40 lat jeździł po zachodnich muzeach, wyciągał stare kroniki, tłumaczył to wszystko. Natomiast to były dziewczyny po 30 kilka lat, miały małe dzieci, gdzie im w głowie były takie rzeczy? No tak. One się zajmowały swoimi dziećmi. Wiesz, że teraz dopiero zaczynam rozumieć jedną rzecz, że w tych książkach, znaczy w książce Świętosławie, którą pochłonęłem po raz drugi przed naszą rozmową, jest mnóstwo postaci, które gdzie indziej mają tak zwane dwie literki, nieznana, postać nieznana, prawda? Ty podajesz już nas imiona, podajesz już rodowody, prawda? A w tej literaturze popularno-historycznej rzeczywiście są to puste miejsca. Tak, które starałem się właśnie uzupełnić dzięki moim publikacjom. Starałem się pisać oczywiście faktograficznie, ale jednocześnie jakąś tam fabułę narzucałem, żeby to było po prostu czytelne dla normalnych ludzi. Ta fabuła jest bardzo, bardzo przyjemna, bardzo przyjazna, a jednocześnie świadczy i wspaniale o twoim stosunku do bohaterów. Tutaj mówimy o tej głównej bohaterce, o której jest to bardzo, bardzo przyjemne i myślę, że to jest jeden z takich pięknych elementów tej książki, który zjednuje jej natychmiast zwolenników i czytelników. Mieliśmy kilka razy takie spotkania, ja miałem przyjemność organizować takie spotkanie z tobą w Lutni, gdzie momentalnie, prawda, książka ruszyła do przodu, rozeszła się niesamowicie szybko i potem docierały do mnie właśnie inne, jak gdyby takie popularne recenzje od czytelników, to jest najpiękniejsza rzecz, w których rzeczywiście okazywało się, że ta Świętosława zaczyna być mi bliska. No już nie mówię o tym, że przecież chyba dla każdego Polaka to napawa dumą, że mieliśmy taką wspaniałą postać. Jakkolwiek właśnie nawet i w polskiej literaturze często się dochodzi do takiego momentu, a czy to na pewno była Świętosława, prawda? To jest jeszcze ten element, który tak, może dlatego właśnie te strony naukowe, a po co dotykać, bo to nie wiadomo jak to się skończy, to różne tak hipotezy są, tak na hipotezie się można przejechać, prawda? Więc lepiej nie tego. Nie próbować, bo są inne tematy, które są prostsze, łatwiejsze. Tak, i przyjemniejsze. I przyjemniejsze. Nawet zaczynając od początku, od dzieciństwa, to trzeba powiedzieć, ja jestem przekonany, mam na to różne dowody, ale to już może poza tym naszym spotkaniem możemy sobie o tym mówić. Została urodzona w 1966 roku, a więc w 9 miesięcy po weselu Mieszka I i Dobrosławy. Ponieważ jej matka nie nazywała się Dobrówka ani Dobrawa, ona się nazywała Dobrosława. Tak jak wszystkie sławy u nas, poczynając na wysokości mniej więcej Sandomierza, w dół, do Słowacji, aż do terenów, poprzez Czechy właśnie, aż do terenów serbskich, to wszystko były typowe imiona Słowian. To były Sławy i Sławkowie. Zresztą do dzisiaj mamy Sławków i Sławy, prawda? Te imiona do dzisiaj. Więc też chciałbym, żeby wróciło jej prawdziwe imię Dobrosława, bo my w Polsce mamy taką tendencję do przekręcania imion. To jest chyba nasza polska taka tradycja. Proszę zobaczyć, nawet Matejko, mimo że narysował tutaj Świętosławę, narysował ten ogień, światełko Boże, które niosła, tą katedrę wskaże, prawda, którą niesie na ręku, którą wybudował założyła biskupstwo wskaże,
to i tak nie napisał, że ona była świętosława, tylko świętowna. No, my każdy po swojemu to przekręca, bo to nie wiadomo, jak się studiuje te rzeczy, o kogo to chodzi. O świętosławę, o dobrosławę, o świętowne, o co chodzi. No, to robi zamieszanie. Tak. To właśnie robi zamieszanie. Natomiast ja właśnie dwa lata temu, a więc już ponad półtora roku po wydaniu tej książki, spotkałem się w Pradze z Werą Stepankową, historykiem czeskim, która jest też przewodnikiem po Pradze. I ona właśnie zajmuje się tym okresem. I ona mi powiedziała, że są stare kroniki czeskie, które opisują wesele Dobrosławy, przepraszam, z Mieszkiem właśnie w Wyszehradzie Czeskim, nad Wołtawą. Ten Wyszehrad do dzisiaj, te fragmenty jeszcze są, tam nad tą Wołtawą. I tam się odbyło pierwsze wesele. Natomiast wiemy, co się działo na weselu. Przede wszystkim najważniejszą uroczystością weselną były pokładziny. Były pokładziny, więc już wtedy do tych pokładzin doszło. Następne wesele odbyło się w Poznaniu, bo to takie, że u pana młodego, też musiały być pokładziny. No w międzyczasie, co tam Mieszko wyprawiał, między tymi dwoma weselami, to też możemy się domyślać. I w związku z tym Świętosława urodziła się jako pierwsze dziecko tej pary. Wszyscy się zastanawiali, co było przez dwa lata, skoro Chrobry urodził się w 67. I wszyscy tą datę 67 urodzenia Chrobrego podają. No więc nic się nie działo. Działo się to, że urodziła się właśnie Świętosława. Była pierwszym dzieckiem tej pary. Poza tym dowiedziałem się również od pani Wery, że w kronikach czeskich jest również Świętosława opisywana. Bo to była ich rodaczka. Więc ona również opisywana jako wielka królowa. Ja wysłałem moją Świętosławę, bo ponieważ pani Wera czyta po polsku i pisze, i ona prawdopodobnie zrobi duże wydanie na temat Świętosławy. Myślę, że to się kiedyś tego doczekamy. O ile oczywiście ona się weźmie osobiście do pracy, bo to trudny temat, ale skoro ona jest historykiem, skoro ona się tym zajmuje, to mam nadzieję, że taka pozycja czeska kiedyś wejdzie pod jej autorstwem, bo jakimś wspólnym autorstwem być może. Właśnie z tymi nazwami, nazwiskami, imionami zawsze były jakieś problemy i myślę, że ja z kolei trafiłem na ten sam problem z imieniem, który dotyczy, żebym nie pomylił, dziadka Świętosławy. Mówię o Lestku, prawda? Tak. Czyli też nie wiadomo, czy Lestko, Lestek... Pradziadek. Pradziadku, przepraszam, pradziadku. Właśnie też tam był problem, jak do końca, jak ostatecznie właściwie powinno się... Według nominacji lechickiej to powinien być Lech X. Bo był królem, więc Lech X według nominacji starożytnej lechickiej. Ale nazywano go Leszkiem, Lechem, Lestkiem, tak różnie, prawda? Także to na wymiennie używano tych. Natomiast to chciałem podkreślić, ponieważ Świętosława była starszą siostrą Bolesława Chrobrego, a matka zaszczepiała im tą miłość bratersko-siostrzaną, to zawsze do końca ich wspólnego życia zawsze widać było to ogromne przywiązanie Bolesława Chrobrego do Świętosławy właśnie. Właśnie dlatego, że była starszą i dlatego, że ona narzucała mu rozwiązania w okresie dziecinnym, zabawowe również, prawda? Natomiast jest jeszcze jedna ciekawa rzecz dotycząca Mieszka I, bo wszystko wskazuje na to, że Mieszko I planował małżeństwo z Dobrosławą już w 63 roku. Ponieważ z 63 na 64 połączył Ostrów Lednicki mostem z lądem stałym. I zaczął Ostrów Lednicki przebudowywać, wykańczać, szykować jako gniazdo dla swojej nowej rodziny. On już wtedy wiedział, dwa lata wcześniej, że będzie się starał o Dobrosławę i że do tego małżeństwa dojdzie. No i rzeczywiście sprowadził tą swoją rodzinę na Ostrów Lednicki. Specjalnie go jeszcze obronnie uzbroił, prawda? Tam jeden kufiec cały czas był wartowniczy. No i dzieciaki się wychowywały na tym Ostrowie Lednickim. Mało tego, zabezpieczył jeszcze w ten sposób tą rodzinę swoją nową, że zamieszkała z nimi Adelaida, jego siostra. Jego siostra, która była niezwykłą amazonką. Do tego stopnia niezwykłą i wprawioną w tej sztuce rycerskiej, że wielu jego słynnych rycerzy bało się pojedynku z Adelaidą. Więc pozostawiając ją właśnie na Ostrowie Lednickim z tą nową swoją rodziną,
też w ten sposób jakiś bardziej stawali się bezpieczni. I on czuł się bardziej bezpiecznie, że jeżeli cokolwiek się będzie działo, to Adelaida nie pozwoli zrobić im krzywdy. No tu równocześnie można przypuszczać, że charakter Świętosławy też kształtował się pod wpływem Adelaidy, tej Amazonki wręcz. Dokładnie tak było. Zresztą Świętosława się okazała bardzo taką energiczną dziewczynką, bo już w wieku kilku lat mamy na to takie informacje, że przepływała pod mostem tym lednickim tam i z powrotem, prawda? I uczyła potem Bolesława, uczyła pływania i wszystkich innych zajęć. Natomiast jak już była troszeczkę starsza, to spotykano ją razem z Adelaidą, jak jeździły konno wokół jeziora. W 1972 roku był to trudny rok, ponieważ bez wypowiedzenia wojny uderzył Wodon. I ta bitwa pod Sedynią, który mistrzowsko rozegrał Mieszko, ja to bardzo ładnie opisałem tutaj, to jest chyba pierwszy taki opis, tak jak dokładnie tej bitwy pod Sedynią w tej książce Piersi Piastowie. Miałem też trochę dodatkowych informacji, których nigdzie nie było wcześniej i w związku z tym udało mi się to bardzo ładnie opisać, ale wtedy też właśnie kolejny hufiec pod dowódcą Jarosława Zwiecza wysłał na Lednicę, żeby te już dwa hufce zabezpieczały właśnie tą swoją rodzinę. No i Adelaida z nimi też była, mieli dokładnie powiedziane, co mają robić, gdyby się nie udała ta wyprawa przeciwko Wodonowi. W wieku 7 lat, zresztą tak jak jest dzisiaj, zaczyna się okres szkolny. Więc Świętosława z młodszym chrobrym zostały przewiezione właśnie razem z mamą do Gniezna. Bo Gniezno to było wtedy takie miasteczko szkolne, no dzisiaj nawet możemy powiedzieć, że nawet uniwersyteckie, bo tam już byli niektórzy nauczyciele słynni już w tym Gnieźnie, już w tamtym czasie i ściągnięci głównie z Czech. Nazywano ich filozofami, ale tą swoją rolę nauczycielską pełnili bardzo dobrze. Dzieciaki już się zaczynały uczyć. No znaczy nie tylko Świętosława z chrobrym, ale wszystkie dzieci możne rozpoczynały wtedy w Gnieźnie naukę. Natomiast w wieku 10 lat Świętosława została wysłana do Wyszehradu Czeskiego, żeby zapoznać się ze swoją rodziną, zapoznać się z zwyczajami, które panują tam, tradycjami rodzinnymi. Długo tam nie pobyła, ponieważ w roku 77, czy rok później już, zachorowała Dobrosława, jej matka, i to zachorowała ciężko. W związku z tym Świętosława szybciutko wróciła i przewiozła wtedy mamę z Gniezna do Poznania, bo w Poznaniu byli lepsi lekarze, można było też ściągać z zachodu słynnych różnych lekarzy. Oczywiście te działania wszystkie nic nie dały. Dzisiaj możemy się domyślać, ja jestem lekarzem, więc mam powody się domyślać, że była to choroba nowotworowa, która prawdopodobnie poszła z jajników. U kobiety idzie bardzo szybko, tak. Więc w momencie, kiedy Świętosława się dowiedziała o chorobie matki, przyjechała tutaj, też w zasadzie był końcowy okres choroby. No i rzeczywiście jesienią Dobrosława zmarła. Świętosława przeżyła to bardzo mocno. Tak mocno, że ojciec nawet nie wiedział, co ma z nią zrobić. Oczywiście zajęła się nimi, bo przyjechała od razu ciocia Zbysława, przyrodnia siostra Świętosławy. Zajęła się dzieciakami, no ale Świętosława cały czas to spaczała, więc ojciec, ponieważ nie mógł jej poświęcić tyle czasu, ile potrzebował, zrobił jedno, a mianowicie oddaje ją do dyspozycji Jordana. I tu się zaczyna cała historia właśnie między Świętosławą a Jordanem. Razem wtedy jeździli po Polsce, wyświęcali, bo też były cerkwie u nas, bo tam ta nasza chrześcijańska religia do nas przybyła ze wschodu, więc wyświęcano te cerkwie na kościoły, wyświęcano miejsca pod nowe obiekty sakralne i ona cały czas się tym zajmowała. Natomiast w 79 roku mamy kolejny epizod, krwawą inwazję Ottona II na Polskę. Więc widzimy, że od tego czasu ta idea drewna ostra już się niestety zaczęła. Już od Ottonów się to wszystko zaczęło, no ale po tej inwazji Ottona w 70 roku to wszystko zostało wyhamowane, do tego tematu zaraz wrócimy. Oczywiście wojewodowie Mieszka rozbili zarówno na północy wojska Dietrycha,
jak i na południu wojska Hodona. Natomiast Ottonowi udało się, ponieważ przed środkiem udało się podejść pod Poznań, ale zdobywając kolejne grody stracił bardzo dużo rycerzy. Podszedł pod Poznań sam, Dietrich musiał uciekać, nie dotarł do niego, Hodon dotarł obdarty, jak to się pisze w kronikach. Ledwo żywy właśnie do niego, już prawie bez rycerzy, tam z dwoma czy z trzema raptem. No i wojewodowie piastowscy otoczyli ich od zachodu. Mieszko zorganizował armię swoją w kraju. Od wschodu otoczył, no i właściwie było po zabawie. I teraz powstał problem dyplomatyczny. Co z tym fantem zrobić? Nie wiemy, jakby to się potoczyło, gdyby Mieszko zdecydował się wziąć do niewoli Ottona, rozbić jego wojska całkowicie. Ale na to się nie zdecydował z dwóch powodów. Po pierwsze powód był taki, że być może to nie było polityczne wtedy, bo gdyby tak zrobił, no chyba musiałby uderzyć na cesarstwo i sam objąć koronę cesarską. Chyba to było niewykonalne jeszcze wtedy. Drugi powód był taki, i to był szczęśliwy powód właśnie, że z Ottonem na te wszystkie wyprawy wyjeżdżała jego żona cesarzowa Teofana. I ona podjęła się mediacji między Mieszkiem a Ottonem. Przyjechała do Poznania, spotkała się z Mieszkiem. I tu zaczyna się całkowicie nowa historia. A mianowicie Mieszko i jego dwór znał poglądy cesarzowej Teofano, wiedzieli, kim ona była. Wiedzieli, że ona była niezwykle wykształconą kobietą. Wiedziała, że ona wprowadza na dworach niemieckich zwyczaje jedzenia sztućcami, a nie łapami, jak to się wtedy robiło, prawda? W związku z tym Mieszko szybciutko wysłał właśnie do Lechosława na Lednicę, żeby przywiózł wszystkie sztućce, wszystko co było, co było złote, srebre, wszystko, prawda? I urządzili jej wspaniałe przyjęcie. Jak Teofano to wszystko zobaczyła, to po prostu była w szoku. Później opowiadała Ottonowi, że ona w życiu takiego wspaniałego dworu nie widziała w Europie, jak jest dwór Mieszka I. Powiedzmy jeszcze trochę o samej Teofanie, skąd ona pochodziła, bo to jest też takie... Tak, ona była z rodziny, ona nie była córką, bo niektórzy też mylnie piszą, że była córką Teozmitlesa I. Nieprawda. Ona pochodziła z rodziny i ona była chyba jego siostrzenicą albo bratanicą. To też do końca nie jest wyjaśnione, chociaż już są dojścia do kronik, które to wyjaśniają. I w planie tego bizantyjskiego cesarstwa było to, żeby jakoś personalnie połączyć te cesarstwa. Stąd też Ottonowi II zaproponowano ją na żonę. On się zgodził, bo ona była śliczną dziewczyną. No właśnie z tego bardzo, tak, bardzo ładna dziewczyną była. I doszło do tego małżeństwa. Poza tym właśnie to miała taki zwyczaj, że jeżeli Otton na duże wyprawy gdzieś wyjeżdżał, to ona też z nim wyjeżdżała. I całe szczęście, że tak się stało. Ponieważ tutaj mówi się i nawet w mojej rodzinie były takie pewne przepowieści, że zarówno Mieszko, jak i Teofano, cesarzowa wpadli sobie w oko oboje. Ona wtedy miała 20 kilka lat, Mieszko był około 40. Zresztą, no jak na tamte czasy, dosyć przystojny, prawda? Pokonał jej męża, a kobiety takie rzeczy umieją docenić. Pokonał jej męża, prawda? Poza tym, jak zobaczyła ten cały dwór, no to była zachwycona. Ten moment, że Lechosław wracał z Lednicy, właśnie wiózł to wszystko do Poznania, wykorzystała się do sława i zabrała się z nim. Zabrała się z nim, przyjechała tutaj, pięknie udekorowała kaplicę. Pięknie, tak pięknie, że później jak się modliły razem Świętosława, Teofano, jej babcia i prababcia modliły się w tej kaplicy, to Teofano była zachwycona. To był kolejny jej zachwyt, prawda? Na temat dworu właśnie Mieszka I. Wówczas to, że żegnając się z nimi, Teofano otrzymała taką piękną ikonę. No u nas, ponieważ ta przewaga była tej wschodniej religii, tych ikon było dużo. Natomiast ona podarowała Mirosławie, najstarszej w rodzie, właśnie żonie Lestka, Lecha X, podarowała swój medalik. I w ten sposób ta zakończyła się, no ale już Świętosława miała okazję poznać Teofano i zorientowała się w tym momencie, jak ważną rolę mogą pełnić kobiety w polityce. Ona to już wiedziała, w tym momencie już wiedziała.
I to był kolejny, poza tym kontaktem z Jordanem, to był kolejny kontakt, który ustawił ją już potem na całe życie. Zaczynamy tak bardzo szybko przechodzić do tego, że Świętosława zaczyna rozumieć swoją powinność jako, tak. Jako córki króla, prawda? Natomiast trochę mi brakuje w tej naszej opowieści tych pięknych elementów, które masz w książce o tej Świętosławie, która jest dzieckiem takim bystrym, rozrabiającym tam w tym Wyszehradzie, to tak za spokojna jeszcze nie była, prawda? To jest taka piękna anegdota, którą tam przytoczyłeś. No z tą Marią razem, tak. No właśnie, no, z Marią. No rozrabiały tam trochę, tak? Bo łamały się do kościoła, łamały się do kościoła, właśnie to weszły do kościoła, się nie łamywały. Ale później ksiądz zamknął ten kościół, bo jak nikogo nie było, a nie wiedział, że tam są w środku, one się wystraszyły, schowały się w zakrystii. No i rzeczywiście był problem, co robić dalej, kościół zamknięty, no więc przeżywały niesamowicie stres ogromny, no bo się tam trochę bały, to małe dziewczynki były, na to miały około 10 lat, prawda? No więc się bały niesamowicie i nie wiedziały, co dalej będzie. Bały się też powiedzieć, czy tam głosić, że one tam są, czy też próbować pukać i tam informować, że one tam są. Bały się, no bo nie wiedziały, jak to zostanie potraktowane. No więc wymyśliły w końcu. Udało mi się tej zakrysji podciągnąć taki wielki stół pod małe okno, w sumie małe okno tam wysoko, prawda? No jedna drugą podsadzała, jeszcze jakieś tam fotele znalazły i rzeczywiście udało mi się przez to okno wyskoczyć. Z tym, że okno było wysokie, więc wyskoczyć się też nie dało. W związku z tym porwały szaty liturgiczne. No więc szaty to przytomali niesamowite. Tak, zrobiły z tego taki powróz długi aż do samej ziemi, prawda? No i potem właśnie szatach się spuszczały tych liturgicznych, nie wzięli tylko jednego pod uwagę, że tam była kałuża. I wpadły w tą kałużę całe obłocone i tak wróciły na dwór. No i przez to, że były takie obłocone, to cała sprawa się wydała, bo od razu było podejrzane, co jest grane, prawda, że one takie są. No więc tam próbowały coś kłamać, ale na drugi dzień rano przyleciał ksiądz i powiedział, że jakieś było łamanie, ktoś szaty liturgiczne porwał, prawda. Także zrobiła się wielka cała afera, ale musiało się przyznać. Ale to był nie pierwszy taki wyskok tej Świętosławy, bo wcześniej tak, w Poznaniu też... Wcześniej w Poznaniu, tak, z koleżankami. Ona miała takie dwie koleżanki, Ludkę i Żelkę, które później były jej dwórkami. Potem wyjechały z nią do Szwecji również. Były oddane jej do końca. Też próbowały kombinować, no ale jeszcze mniejsze były, bo miała po 6 czy 7 lat zaledwie. No o tych duchach ciągle im opowiadano, więc się przebrały w takie prześcieradła, te białe i wyszły na bały straszyć strażników na tych bałach. I autentycznie jeden z tych chłopców się przestraszył, bo to byli młodzi chłopcy przecież byli, jak już się miało 16 lat, bo się rycerze tak, i już przecież się walczyło. Tak. No więc tacy młodzi chłopcy po 16 lat na tych bałach byli, no to jeden się z tego bału zwalił, gdzieś tam do fosy poleciał, drugi uciekł wystraszony. Także też dostała reprymendę wtedy niezłą, no ale bardziej to jej koleżanki dostały, że dlaczego, prawda, razem wszystkie, no, a miały ją pilnować, no tak to. I ta właśnie taka dziewczynka, no, która miała trochę diabła za skórą, jak to się mówi, nagle właśnie tak jak powiedziałeś, właśnie ta Teofana staje się dla niej wzorcem kobiety, która jest politykiem, która jest równocześnie odpowiedzialna za sprawy, zobowiązana właśnie do działania wspólnie ze swoją rodziną, prawda, z bratem, z ojcem, prawda, na rzecz swojego państwa. No i wchodzimy tutaj, jakby w ten drugi, prawda, ten drugi jakby etap dorosłości, kiedy, tak jak już wspomniałeś, 80, 81. Ale jeszcze ten etap młodzieńczy został. No to właśnie, no przecież najważniejsze. Najważniejsze, bo no ten ma tyle konsekwencji dalszych, prawda? Dalszych konsekwencji, to długich konsekwencji, ponieważ Świętosława przyjeżdża do Poznania. Tutaj już w tym Poznaniu się, że tak powiem, na stałe zatrzymuje, bo chce być przy gronie swojej matki przede wszystkim. Ponieważ już tak się stało, w związku z tym chodzi do szkoły rycerskiej, bo tam się uczy Bolesław. Ona mu trochę jeszcze matkuje, prawda? Więc chodzi do tej szkoły rycerskiej. No i tutaj poznaje dwóch mężczyzn, którzy będą mieli ogromny wpływ na dalsze ich życie. Poznaje Olafa Tryggvasona, przystojnego blondyna, norweskiego królewicza, który stamtąd został wygoniony razem z matką. Rodzina została jego wymordowana. Oraz poznaje Zbyszka z Faliszewa. A Zbyszko z Faliszewa był jej kuzynem.
Początkowo, jak ich poznała, to nie widziała, kim Zbyszka, ale też jej się spodobał. W związku z tym zaraz od razu pobiegła do Bolesława i zapytała, kto to jest Zbyszko. Robert jej powiedział, że on jest ich kuzynem, że przyjechał właśnie z Kwaliszewa. No i powiedział, że więcej informacji nie ma, nie idzie do ojca. No i rzeczywiście ojciec jej dopiero wytłumaczył, postawił tam na kolana, zaczął jej opowiadać całą historię rodzinną. I powiedział jej, że w gród Kwaliszewie został wybudowany prawie od podstaw przez jego wujka Mściwoja, który był księciem sandomierskim nominalnie, prawda? Był młodszym bratem księcia sandomierskiego. Założył tam rodzinę w momencie, kiedy już przeszedł na tą tak zwaną emeryturę rycerską, bo tak to wtedy było, że rycerze służyli prawie do 40 roku życia, a około 40 już przychodzili na emeryturę, dostawali nadania i wtedy dopiero zakładali rodziny. Tak to było właśnie. Więc Mściwój założył tam rodzinę i właśnie Zbyszko jest synem Mściwoja. I wtedy się dowiedziała, że właśnie Zbyszko jest ich bliskim kuzynem. No ale ponieważ był bliskim kuzynem, więc już swoje zainteresowania te tak miłosne już tam wokół niego nie było tych zainteresowań. Raczej skupiła się właśnie na Trygłasonie. Wtedy też Mieszko wyjaśnił, kim jest ten Trygłason. Już dokładnie. No ale dalszy przebieg jej udziału w pracy, w zajęciach w tej szkole rycerskiej, bo sama też próbowała spotykać się właśnie z tymi chłopcami, między innymi ze Zbyszkiem. Tam kiedyś się potknęła nawet w walce ze Zbyszkiem. Zbyszko ją podniósł, pocałował. To był pierwszy pocałunek w życiu. No drugi to już od Trygłasona dostała, ale to już troszkę później. No i tak te właśnie młodzieńcze historie się właśnie zaczęły, Świętosławy. Lata młodzieńcze, Świętosławy, to interwencja Mieszka w jej to narzeczeństwo z Trygłasonem. To miłość, właśnie jeszcze nie narzeczeństwo, tylko miłość z Trygłasonem. Mieszko się zorientował, co się dzieje, więc nie mógł pozwolić na to, żeby jakiś ktoś, kto nie wiadomo, czy w ogóle był, poza tym, że jest rycerzem, to kimś jeszcze będzie, jeszcze nawet nie był rycerzem. Czy może pozwolić na to, żeby oddać mu swoją jedyną córkę z tego związku chrześcijańskiego, prawda? Więc od razu skierował jej ponownie do biskupa Jordana. I znów zaczęła się jej współpraca, uwierzenie po Polsce, wyświęcanie, potem budowa sakralna, kolejne wyświęcanie i tak dalej. Ale po roku umiera Gejra, którą wcześniej Mieszko podsunął Trygłasonowi. Powiedzmy coś o Gejrze, bo Gejra była przyrodnią siostrą. I Astryda, prawda? To jest druga. Astryda, dwie przyrodnie siostry, tak. Z tym, że Astryda była taka spokojniejsza. Natomiast Gejra była podobna do Świętosławy. Tak samo energetyczna dziewczyna, tak samo bystra i tak samo ładna. W związku z tym podsunięta Trygłasonowi, no zrobiła na nim wrażenie. Trygłason się w niej zakochał i się z nią żenił. No i to znów się to słowa przeżywała, no to dzięki temu biskupowi Jordanowi jakoś udało im się to przeżyć wszystko. Natomiast po roku Gejra niestety zmarła przy ciężkim porodzie. No i ponownie okazja się nadarzyła do powrotu do tej miłości z Trygłasonem. Więc on próbuje powrócić do tej miłości z Trygłasonem. Tu już nawet próbuje zawrzeć narzeczeństwo. No ale Mieszko się dowiedział, no to ponownie włącza się w tą całą imprezę i wysyła Trygłasona na Woli. Robi go jarlem Wolina. To posunięcie dla Trygłasona było bardzo dobre i bardzo ważne, dlatego że Wolin to nie był tylko gród na Wolinie, ten centralny gród, tam powiedzmy na tej Srebrnej Górze, ale to było jeszcze 70 innych grodów naokoło. Te wszystkie grody rozsiane do rzeczy Odry, one wszystkie były portami. Tam tkwił ogromny handel. Cały handel tego terenu przechodził przez te wszystkie grody. No najwięcej oczywiście przez Wolin. Będąc jarlem Wolina, był niemalże księciem tego całego terenu i tych wszystkich grodów, a ponieważ przechodził przez ten właśnie teren, cały ten handel, główny handel, z całego południa, od Czech poczynając, prawda, od Niemiec poczynając, od Łaby, to wszystko szło w kierunku właśnie Wolina. Więc każdy jarl Wolina starał się zgromadzić jak najwięcej dóbr i w ciągu kilku lat oni starali się niesamowicie zamożnymi ludźmi. Dlatego ci jarlowie Wolina byli zmieniani dosyć często, żeby nie mogli się zbyt mocno wzbogacić. Natomiast Trygłason wzbogacił się na tyle, że zbudował własną flotę,
stworzył własną armię. Dzięki temu udało mu się później odzyskać Królestwo Norwegii. Nadszedł czas, kiedy Mieszko zdecydował o losach Świętosławy i postanowił zawrzeć koalicję z Erykiem Szwedzkim. Głównie dlatego, że zaczęli mu się panoszyć Duńczycy na terenach południowych Morza Bałtyckiego. Duńczycy mieli potężną flotę, więc starali się opanowywać porty nadbałtyckie. Mało tego, zakładali własne faktorie, aż do Rugi łącznie. No Mieszko, widząc to wszystko, nie mógł sobie na to pozwolić, ale również nie mógł pozwolić na bezpośrednią konfrontację, ponieważ nie miał tak licznej floty, żeby się przedstawić flocie duńskiej, przeciwstawić flocie duńskiej. W tym momencie doszedł do wniosku, że warto będzie zawrzeć właśnie tą koalicję szwedzką.